Witamy Państwa serdecznie. Następny odcinek historyczny w naszym studio. Jesteśmy razem z Sylwią, gościmy tutaj pana Łukasza Ksytę, który napisał książkę o majorze Dobrzańskim, Hubalu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak się taką książkę pisze, jak się zdobywa materiały, ile trzeba przewrócić ton papieru, żeby do tego dotrzeć, gdzie trzeba pojechać, co trzeba po prostu zrobić. I żebym tutaj nie zabierał głosu i wszystkich pomysłów, to bardzo bym chciał się dowiedzieć, jak nie. Skąd pomysł na książkę, jaka historia jest w ogóle powstania książki, zainteresowania? To może po kolei tak naprawdę. Kiedy pan zaczął pisać książki? Może ja od razu powiem, że dziękuję za zaproszenie. Tak. Na tym częstochowskim gruncie możemy się spotkać i porozmawiać o Hubalu, bo szczerze mówiąc nieczęsto mi się to zdarza. Akurat Częstochowa nie jest jakoś mocno związana z Hubalem. Aczkolwiek można się dopatrzyć pewnych związków. A ja odpowiadając na pytanie, jak się pisze taką książkę, no powoli na pewno. Właśnie. Bo te materiały ja osobiście zbierałem, tak jak policzyłem, około 7 lat. Więc najpierw to była praca magisterska, no a potem z pracy magisterskiej rozrosło się to do większych rozmiarów. I to pewnie przez to, że tych materiałów cały czas przybywało. W związku z tym, że po obronie pracy magisterskiej założyłem wspólnie z Andrzejem Dyszyńskim stronę internetową majorhubal.pl. No i przez internet dużo osób się odezwało, był duży odzew, nadal jest, bo strona istnieje od 2009 roku. No i przez te historie, które do mnie spływały, no to wszystko gromadziłem, oczywiście poszerzałem swoje badania archiwalne przede wszystkim. No i w związku z tym, że tego materiału się zbierało dużo, to powstała ta książka. Oczywiście po drodze musiałem spotkać kilka życzliwych osób, no bo książkę wydało wydawnictwo Iskry, w której też wydawał na przykład Melchior Wańkowicz swoje książki. No i, że tak powiem, ciężko wejść z ulicy i powiedzieć, że chce się napisać książkę i wydawca jakby jest zainteresowany, a nie ma się nazwiska, tak, na rynku wydawniczym. Więc tutaj dużą pomoc w tym zakresie otrzymałem od pani Aleksandry Ziółkowskiej-Błem, która była asystentką Melchiora Wańkowicza. No i dzięki jej pomocy moje pierwsze artykuły ukazały się w Nowym Jorku, później też w Polsce. I z tym, co miałem, poszedłem do wydawcy. No i okazało się, że wydawca wyraził zainteresowanie raz, że postacią, która jest bardzo ciekawa, no i okazało się, że ta moja książka jest na tyle interesująca, że mogła się spotkać z dobrym odbiorem na rynku wydawniczym. No i książka ukazała się w 2014 roku i do dzisiaj jest dostępna do kupienia, bo były do druki książki. Cały czas ludzie czytają i są ciekawi. Tak, wracając do Nowego Jorku. Tak. Dla Polonii czy szerszy zakres? Tak, dla Polonii. Nawet przyniosłem tak, to dzisiaj sięgnąłem do tego w ogóle po iluś tam latach, już nawet nie wiem po ilu. I to jest dodatek kulturalny w przeglądzie polskim Nowego Dziennika. I tutaj mamy już na pierwszej stronie zapowiedź tego artykułu Hubal, ostatni szwoleżer. I to jest ten artykuł z 2010 roku. W październiku się ukazał, a on powstał głównie w głównej mierze na podstawie audycji z Radia Wolna Europa, bo jak zacząłem szukać tych materiałów, to się okazało, że taka audycja kiedyś powstała w latach 70. A nikt do tego nie sięgał, a tam się wypowiadały osoby, które znały Hubala osobiście, z nim się albo przyjaźniły, albo byli to członkowie rodziny, albo no, koledzy z wojska. I no, ta audycja była naprawdę ciekawa i na podstawie tego powstał ten artykuł. A proszę mi powiedzieć, ile trwa taki proces wydania książki? Ile trwa? No ja chyba tak około 2 lat. 2 lata, tak? Zbiera się materiał tam. Materiał się zbiera wcześniej, tak, i to było około 7 lat, a później od momentu, kiedy podpisałem jakąś tam umowę wstępną z wydawnictwem, no to później, tak 2 lata później się ta książka już ukazała
i była dostępna. Czyli tak naprawdę, gdyby też niepewne znajomości, to ciężko by było znaleźć wydawnictwo. Znaczy, ciężko tu mówić o znajomościach, bo akurat pani Aleksandra Ziółkowska, w związku z tym, że powstała strona, to kiedyś tam w korespondencji napisała taki tam list do naszej redakcji i tak naprawdę od tego się zaczęła. Pani Aleksandra jest taką osobą, ona mieszka na stałe w Stanach i to jest taki chyba amerykański styl, czyli że wszystko się uda, że wszystko można, nie ma rzeczy niemożliwych. Jest ona taka, takim pozytywnym nastawieniem do życia zaraża ludzi i te nasze rozmowy zawsze wokół Hubala się kręciły, no i ona uznała, że to, co ja mam na ten temat, powinno ujrzeć światło dzienne i zarekomendowała mnie, no bo to ciężko mówić o tym, poszła do wydawnictwa i powiedziała, że to się ma ukazać, bo to tylko mogła polecić mnie jako autora. I ja mogłem pokazać to, co już miałem i to jakby był taki plan szeroko zakrojony wcześniej, żeby coś już z czymś iść do wydawnictwa i się udało. A proszę mi jeszcze powiedzieć, skąd pan czerpie inspirację na pisanie? No, inspiracje to czerpę z różnych źródeł, bo... Na przykład? Tak jak już mówiłem, strona internetowa to są osoby, które się do nas odzywają i kontaktują i z tego wychodzą różne ciekawe historie. Dla przykładu pokażę zdjęcie, które jest niepublikowane i to jest zdjęcie z 1938 roku i to też jest zdjęcie, które wypłynęło właśnie poprzez naszą stronę, bo osoba, która w ogóle powiedziała o istnieniu tego zdjęcia, też komunikowała się przez naszą stronę i wokół tego zdjęcia to można opowiedzieć całą historię. Proszę Państwa, jest zdjęcie, pokażemy w całości. I tam są osoby, od lewej stoi major Henryk Dobrzański, to jest prawdopodobnie 1938 rok, Wileńszczyzna. Polowanie. Obok tam jest Zbigniew Chorodyński. Później mamy pułkownika Lechnickiego i to też jest związane z Melchiorem Wańkowiczem, to był kolega Wańkowicza, który uwiódł mu żonę, tudzież ona go zostawiła. Więc to też jest związane z panią Aleksandrą Ziółkowską, to się wszystko zawsze jakoś łączy. I to zdjęcie, żeby zdobyć w takiej jakości, to musiałem się troszkę natrudzić. Jest tam też pan Roman Potocki, który miał... Trzyma flintę, tak? Tak, to jest właśnie ten. I jego córką była hrabina Potocka Rej. Mhm. I ona mieszkała na stałe we Francji. No i musiałem się troszkę nagłowić i natrudzić, żeby znaleźć do niej kontakt. No i okazało się, że jej wnukiem jest Mikołaj Rej, który jest kucharzem znanym z telewizji, dał mi kontakt, zadzwoniłem i to zdjęcie się okazało, że jest w ich archiwum rodzinnym, ale nie mogli tego odnaleźć, ale przez drugą stronę, przez tą rodzinę Chorodyńskich też znalazłem kontakt i otrzymałem takie zdjęcie, także no i takich historii mamy więcej. Czyli nie jest to takie proste, że ludzie się z internetu zgłaszają, proszę pana, znaliśmy majora i chcemy coś opowiedzieć, tylko jednak trzeba jakiś to śledztwo trop, jakieś jest trop, dziennikarskie niemalże takie przeprowadzić. Śledztwo, tak. No to nawet można by się zdziwić, ile przez Google można. No ja też tak znaleźć. Mówię, no bo tak jak słuchałem, to mówię, takie to łatwe, ktoś zadzwoni i jest, nie, a tu trzeba się jednak nagłowić, żeby w takiej dotrzeć. Rozdzielczości, takie zdjęcie, żeby otrzymać, no to to pochodzi z archiwum rodzinnego. Tak, te zdjęcia są czasem gdzieś w albumach, czasem są opisane, czasem nie są opisane. Niektórzy nie wiedzą, że tam jest Dobrzański. A tam jest żona i dzieci? Czy nie. Bo on miał córkę, nie? Tak, jedną córkę. Tak, nie. Ona zmarła rok temu, w 2020 roku dokładnie. Mhm. Tak. Pani Krystyna Dobrzańska-Sobierajska rok temu, w lipcu 18 dokładnie zmarła. Więc wracając do tego zdjęcia, no to po 80 latach od śmierci Dobrzańskiego wydaje się, że te zdjęcia mamy już jakby wszystkie znane, tak? A okazuje się, że nie, bo to cały czas... Także można coś znaleźć i to jakby no, na tej podstawie tych rzeczy się zbiera i one są publikowane albo na naszej stronie, albo mamy też fanpage na Facebooku. No bo właśnie książka, no to było jakby takie zbiór tego wszystkiego, dopełnienie tego wszystkiego, tak? Udało zebrać. A teraz znowu tych materiałów przybywa i te rzeczy, które są w książce, okazuje się, że po kilku latach już pewne poprawki można wprowadzić do tego, co tam napisałem. I
i już kilka takich wisienek. Czyli książka już jest nieaktualna. Książka jest aktualna, natomiast można już robić drugie wydanie. Rozumiem, tak. Czyli rozumiem, że będzie w planach napisanie kolejnej powieści o Hubert. Ja myślę, że prędzej czy później się pojawi, natomiast no, ja, żeby coś już wydać, to muszę mieć mocny materiał. Dowodowy, tak można powiedzieć, bo ta książka, że tak powiem, pretendowała do miana biografii Hubala, natomiast osobiście uważam, że jeszcze jest wiele do zrobienia w tym temacie i cały czas działamy. No, ja działam jako redakcja strony wspólnie z Andrzejem Dyszyńskim, ale też no, w Stowarzyszeniu Hubalowa Rodzina, która ma swoją siedzibę w Częstochowie. Rozumiem, czyli przez przypadek czy nie przez przypadek? Z pracy dyplomowej powstała pasja. Znaczy, ja nie wiem, czy to był przypadek. Tak jak mówię, to jest kwestia chyba tych osób, które spotykamy, bo ja od razu jako student trafiłem do Andrzeja Dyszyńskiego, który jest bliskim współpracownikiem rodziny majora i on się interesuje tym tematem ponad 30 lat, a jak, że tak powiem, to chyba by trzeba porównać do jakiegoś pola i ziarna, które wpadło na podatny grunt, bo to wiadomo. Ale jest to pasja już, tak? No, w tym się żyje, chwili, tak? No to jakby codziennie jest coś, co tam pochłania nas w rozmowie, jeśli chodzi o Hubala i no nie mówię, że codziennie coś znajdujemy, ale cały czas nad czymś pracujemy i teraz tak no, osobowość w sumie Hubala taka, no nietuzinkowa. Tak, tak? Bardzo no, interesująca. Mówimy od dzieciństwa, później jego młodość cała, później czasy wojny, prawda, to, że nie złożył broni. Coś byśmy może tutaj coś powiedzieli? Tak, no to ja myślę, że postać samego Hubala do dzisiaj jest, można powiedzieć, kontrowersyjna. Gdzieś tam wywołuje spory historyków. No i sam fakt, że tego grobu nie mamy, no to cały czas jakby nakręca tą ciekawość. Tak, poszukiwanie. Z tego, co ja zauważyłem przez te kilkanaście lat, kiedy publikuję różne rzeczy w internecie, to największą oglądalność i jakby zainteresowanie to wzbudza kwestia grobu majora Hubala. A co kilka lat są jakieś nowe hipotezy na temat, gdzie ten grób się znajduje, więc ten temat odżywa na nowo. No i też pobudza ludzi do sięgania po informacje. Dokładnie, no my właśnie wcześniej, zanim tutaj zasiedliśmy przed kamerę, rozmawialiśmy właśnie, co tak naprawdę jest tym grobem Hubala, gdzie on się znajduje, czemu to jest owiane aż taką tajemnicą. No i to jest taki temat rzeka. No właśnie, temat rzeka, gdzie tak naprawdę nikt nie zna odpowiedzi. No, nikt są nie tylko zna odpowiedzi. Domysły, przypuszczenia i na tym się kończy i nikt nie wie do końca, jaka jest prawda. Tak, no próby już odnalezienia grobu to miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej. To już siostra Dobrzyńskiego, Leonia Pape, która była żoną ambasadora Kazimierza Pape przy Stolicy Apostolskiej. To już ona wtedy, zaraz świeżo po wojnie, wydawało się, że łatwo będzie ten grób odnaleźć. Wysłała taką komisję do Polski, no ale nic nie znaleziono. A później przez lata, no to tak takie najbardziej, można by powiedzieć, precyzyjne, czyli jakimś największym rozmachem takie poszukiwania, no to odbyły się w latach 70., kiedy nawiązano kontakt ze stroną niemiecką. No bo teraz właśnie jak śledzę wpisy różnych internautów, no to mówią, żeby no, sięgnąć do strony niemieckiej, do archiwów. No i to w latach 70. zostało zrobione, bo został odnaleziony oficer Wehrmachtu, Schreihage, który przyjechał i no, złożył obszerne wyjaśnienie w tej sprawie. No ale niestety on nie brał udziału w samym pochówku. Natomiast drugi oficer Abwehry z Radomia, Galen, z którym też próbowano się skontaktować, no to jakby ta próba kontaktu nastąpiła w momencie, kiedy on odpisał na list, a za miesiąc umarł. I no, nigdy tak nie wyjawił tego miejsca, gdzie pochowano Dobrzańskiego. Na późniejsze poszukiwania no to są już takie na zasadzie relacji jakichś świadków. I to są wszystko zawsze informacje. Jakiś podaż ludowych. Ciężkie. Gdzieś tam ludzie coś opowiadają i nie zawsze to jest strzał dziesiąty. Ciężkie do sprawdzenia. Jedyną opcją teraz po tych 80 latach od śmierci Hubala są zawsze poszukiwania no, w ziemi szczątków ludzkich powiązane z badaniami DNA. Bo materiał DNA jest pobrany od wnuka, od Henryka Sobierajskiego i od
świętej pamięci córki Krystyny Dobrzańskiej-Sobierajskiej. Tym materiałem dysponujemy. No i za każdym razem, jeśli są podejmowane jakieś szczątki ludzkie z ziemi, no to ten materiał służy do porównania. Ostatnie poszukiwania prowadzone były w Kraśnicy, właśnie przez IPN Łódzki. No niestety te relacje, i to od dobrych kilku lat, te relacje były powtarzane i tam ten temat gdzieś tam w tej społeczności lokalnej funkcjonował. No aż teraz po prostu już faktycznie sprawdzono to miejsce, które było wskazane, no i się okazało, że nic tam nie znaleziono. Był też temat jeszcze wcześniej, w 2016 roku, cmentarza Winowłodzu. No i tam te próby były trzykrotne podjęcia szczątków ludzkich z ziemi. No i tam w ogóle była ekipa też programu, było nie minęło Adama Sikorskiego, więc to było w telewizji pokazywane. No ale ten materiał, który został znaleziony, jest, że tak powiem, od kilku lat badany, ale nie ma żadnych wyników. My, no niestety, wątpimy, że to, co tam znaleziono, należy do majora Dobrzańskiego. No, o czym sam już wnuk powiedział, Henryk Sobierajski, że gdyby to były te szczątki, to już wyniki byśmy znali, a z jakichś tam powodów tych wyników nie ma, ale to... Po tylu latach jest bardzo ciężko wskazać to miejsce. Znaczy, my podejmujemy próby, żeby sprawdzić dokumenty w archiwach niemieckich i tam szukać odpowiedzi, natomiast praca na tych archiwach nie jest łatwa. To jest raz. Mamy już pewne jakieś tam dokumenty, które pozyskaliśmy, natomiast no cały czas nie ma tam odpowiedzi konkretnie. Ale to znaczy nie jest łatwa, ponieważ Niemcy nie chcą współpracować, bronią dostępu tak naprawdę. Znaczy nie, to już nie chodzi o to, tylko w których archiwach szukać, gdzie tego szukać. Tak, trzeba Niemcy, gdzie szukać, Niemcy ale... po wojnie te archiwa są tak porozrzucane i ciężkie do pracy i do znalezienia. Niemcom na pewno nie zależało do tego, nie zależało na tym, żeby je digitalizować, żeby jakoś były ogólnie dostępne, więc one nie są jakoś tam bardzo posortowane, tak żeby było łatwo się w nich wnikać, tak? Poruszać, więc to, że tam odpowiedź się znajduje, no to, że tak powiem, jesteśmy przekonani, że gdzieś na pewno ta odpowiedź jest w tych archiwach, bo Niemcy na pewno musieli zresztą jakiś ślad zostawić. Z tego, co gdzieś tam są takie opisy, to Niemcy go nawet podziwiali też, co po niektórzy oficerowie, tak? Za hard ducha. A to już są takie próby z pogranicza wybielania się i takiej rycerskości Niemców, rozumiem, że oni go podziwiali. To właśnie o tym nawet mówił Schreihage, jak udzielał wywiadu i mówił o tym, o momencie, kiedy go zabili. To właśnie tam mówił o takich rzeczach, że go podziwiano, że oddawali hołd i w ogóle. No jest to trochę wątpliwa sprawa. Przez mgłę, prawda? To były lata 70., kiedy on o tym mówił, więc jakby no próba takiego wybielenia siebie i dodania trochę rycerskości Niemcom, no to chyba... Która szlachetność jest taka, prawda? Tak. Dobiliśmy, ale szanujemy. Tak. To było zbudowane na podstawie jednego zdjęcia. O, tego zdjęcia. I to zdjęcie przedstawia majora Dobrzańskiego obłożone gałęziami i na podstawie tego gdzieś tam dorobiono troszkę historię, że to gałązka świerkowa to była taka forma właśnie oddania hołdu, właśnie złożyli ją Niemcy. No tak naprawdę no, ja tam widzę gałęzie i trochę papieru i prawdopodobnie to zdjęcie było wykonane na terenie jednostki w Tomaszowie Mazowieckim. Niektórzy tutaj dopatrywali się, że to jest ciało majora Hubala przygotowane do spalenia. Także no, pierwsze co mi wpadło do głowy, to właśnie rzucony gdzieś na stertę takich obciętych gałęzi, gdzieś takie no, więc... bardziej wysypisko śmieci, powiedzmy, jak ten. No ale to takie moje spostrzeżenie, tak? No ile osób, wiesz, tyle właśnie jest zdań na temat tego, co widzimy. No i tych prób jakby odnalezienia tego grobu było sporo, nawet byli radiscy ci wykorzystywani. Więc no, dobrze, a nie co wiem, jest czy na wykorzystaliśmy. Celu, bo może ktoś tam się nad tym zastanawiał, bo ja się zastanawiałem. No zabijam człowieka, tak? Jestem na polu bitwy,
i przewozić go z miejsca na miejsce. W jakim celu? Znaczy, i jakie ślady trzeba zatrzeć? Są tam przekazy, że najpierw Niemcy go wystawili na widok publiczny, no i później jak się trochę zorientowali, że ludzie jakby się gromadzą, no to później nie ma tego nigdzie w dokumentach. Możemy się tylko domyślać, tak, że, ale właśnie o to chodzi, że Niemcy się bali, żeby to miejsce nie stało się miejscem kultu patriotycznego. Żeby nie zrobić bohatera. Tak? I żeby go nie zrobić bohatera. Czasami kogoś nie zabijają, żeby nie został bohaterem, tak? Na odwrót. Trochę na odwrót. No, zabić go musieli, bo to była, to sobie postawić za punkt honoru. Jakby no, ciężko było im się pogodzić z faktem, że na terenie okupowanego kraju, gdzie mają swoje wojska, działa jakiś oddział polski, więc to w ogóle jest jakby... Zwłaszcza formalnie zlikwidowany, tak? No i tutaj następnie. Ogólnie poszły decyzje, że likwidują oddział, a tutaj... A tu są kolejne właśnie kontrowersje. Mhm. Tutaj mam taki dokument, który mówi o tym, znaczy mówi na temat rozwiązania oddziału. No i ten dokument, który ja też wykorzystałem, no z niego można wywnioskować to, że w momencie, kiedy Okulicki przyjechał do Gałek, no to na ten temat mamy relacje z dzienników oddziału Merochbala. A dzienniki były spisywane no, w trakcie działalności oddziału przez Henryka Ossowskiego, który prowadził ten dziennik. No i pod datą właśnie 13 marca opisał tą całą sytuację przyjazdu Okulickiego z rozkazem rozwiązania oddziału. No i tam, jak ja to analizowałem, jak pisał, że przyjechał pułkownik Miller, no to pułkownik był w cudzysłowie, więc no, powstaje pytanie, czy osoba, która przyjeżdża do lasu, no, na wieś tak naprawdę gdzieś, bo to była wieś oddalona od jakichś głównych dróg, bez jakichś tam pisemnych rozkazów, nic na ten temat nie wiemy, no to był tak trochę potraktowany z... No nie do końca. Jako typowy taki urzędnik, który nie ma nic pojęcia o wojnie, o walce, prawda, w terenie. No nie umiał, jak zapisane jest, że nie umiał jakby uwiarygodnić tego, że faktycznie z tym rozkazem przyjechał, aczkolwiek to, co tutaj mamy, dowodzi, że major wziął poważnie sobie ten rozkaz jednak i efekt był taki, że z tego oddziału, który liczył między 250 a 300 żołnierzy, dał im wszystkim wolną rękę. Czyli powiedział, że sam nie składa broni i nie zdejmuje munduru, natomiast gdzieś tam przeszedł do jakiegoś pomieszczenia, żeby nie wpływać na decyzje innych żołnierzy i czekał na efekt, jaki będzie. No i z tego stanu 250-300, około 80 żołnierzy zostało z nim dalej. No i to był taki oddział już wtedy ludzi gotowych na wszystko i takich... Partyzancki taki. No i z tymi partyzantami to dotykamy następnego tematu. Ale ogólnie chyba był taką osobą, gdzie tak naprawdę bardzo, bardzo miał wsparcie w innych ludziach. Też fajną rzeczą, którą przeczytałam w książce, nie zdejmował munduru przez... tak naprawdę większość czasu, kiedy służył w wojsku, prawda? Tak, to jest prawda, bo na zdjęciach archiwalnych, które mamy i które są zebrane w tym albumie, to jest album Henryka Sobieleckiego, Andrzeja Dyszyńskiego, tak naprawdę tylko na kilku zdjęciach jest bez munduru. On się z tym mundurem nie rozstawał praktycznie i no, mundur kochał ponad życie. Nie? Wszędzie się w nim pojawił. Tak, jak oglądałam zdjęcia, to właśnie wszędzie w mundurze. Wszędzie nie rozstawał się. Tak, ale to może też wynikać z tego, że mundur mu się kojarzył z reprezentowaniem, nie wiem, jakichś poglądów, tak samo jak no walczył za ojczyznę, tak? Więc tutaj jak gdyby to nieodzowne mogło być. Do tego jeszcze był kawałek. Znaczy z tym partyzantem, o którym już zaczęliśmy rozmawiać, no to rzecz ma się tak, że Dobrzański był żołnierzem Wojska Polskiego i za takiego się uważał do końca. Nie składając broni, nie zdjął też munduru. Oddział, który stworzył, czy oddział wydzielony Wojska Polskiego, no był oddziałem też umundurowanym ze wszystkimi dystynkcjami, z regulaminem i ze wszystkimi zasadami, które wtedy panowały w wojsku, więc generalnie cały mit o pierwszym partyzancie powstał w latach 60. i to jest zasługa
Moczara, który tworząc Zbowit, jakby szukał, miał tam różne frakcje, że tak powiem, z różnego okresu, czyli Armię Ludową, Gwardię, bataliony chłopskie, a brakowało mu tych żołnierzy września i tych właśnie z tego początku wojny. No i jakby jego wzrok padł na Hubalczyków, którzy, nie mówię, że wszyscy, ale część właśnie wyraziła chęć wzięcia udziału właśnie w tym przedsięwzięciu, żeby stworzyli klub Hubalczyków. No i wtedy powstał właśnie mit o pierwszym partyzancie II wojny światowej. Dobrze, a jeszcze cały czas się zastanawiam, bo jeździł na koniu, tak? To wiemy. Tutaj nie jest to tajemnicą. I teraz tak sobie. Jeździł sportowo, brał udział w zawodach, reprezentował też medali. Tak dalej, i na koniu też ogólnie walczył, tak? No bo tutaj to była grupa ludzi też właśnie całkiem inaczej walcząca, tak? Więc tutaj też był hart ducha. Utrzymanie konia, odpowiedzialność za konia, walka za ojczyznę, stawianie niejednokrotnie przeciwko czołgom, to też, prawda, ilość koni jedzie, kawalerzystów na czołg, no to jest dla mnie to po prostu jakaś, no... No akurat jeśli chodzi o całą historię oddziałów, no to z czołgami nie walczy. No ja wiem, ale... tylko tak, ale mówię, no tak to mniej więcej przedstawiają ludzie, więc tutaj mówię dlatego. Nie? A to ludzie różne rzeczy mówią na temat oddziału i na temat samego Dobrzańskiego, tylko mówią też rzeczy niepozytywne na temat samego Dobrzańskiego. No właśnie, bo to wiem. Ja niejednokrotnie się z tym spotkałem, natomiast jako historykowi, no to zawsze mnie obliguje do tego, żebym się opierał na dokumentach, na relacjach. Na tym tak jakby rzeczywiście. Jak pytam te osoby, ale skąd pan to wie, no bo to są najczęściej osoby, które nie pamiętają tego jako świadkowie historii, tylko opowiadają coś, co gdzieś tam usłyszeli. Usłyszeli właśnie. No i jak się pytamy, no ale gdzie jakaś relacja, jakieś zapiski, pamiętnik, cokolwiek. Okazuje się, że nie ma. To jest wtedy cisza. Tak. Więc takie, że tak powiem, zjawisko mówienia o tym, że na tych wsiach, gdzie stacjonowali, że się nie zachowali w niewłaściwy sposób, no to trochę gryzie z dokumentami, bo mamy dokumenty takie, gdzie mieszkańcy wspierali ten oddział. Są podziękowania, pokwitowania odbioru, więc i te przekazy, które są faktycznie zapisane, no mówią o tym, że ta relacja między oddziałem a ludnością miejscową, gdzie oddział stacjonował, no nigdy nie przebiegała jakoś naganie, tylko zawsze raczej... Bohaterami nam chronili ludność, tak? Mało tego, w pierwotnej wersji Dobrzański chciał przebijać się na Węgry, a jak zobaczył reakcję ludności miejscowej na oddział i na mundur polski, bo chodziło o mundur, no to podjął decyzję, żeby zostać w kraju, więc w dziennikach oddziału jest taka historia zapisana, to jest trochę taka nawet śmieszna historia, że było zaproszenie do pewnego dworu dla Dobrzańskiego. No i do tego dworu Dobrzański z kilkoma oficerami się wybrał, no i zastał zamknięte drzwi. No i Dobrzański na następny dzień wysłał Romana Rodziewicza, żeby zobaczył, co się stało. No i skończyło się tym, że właściciel tam dostał karę cielesną. No i tam poszły takie nieprzyjemne słowa. Natomiast no to wynikało z tego, że najpierw ich zaproszono, a później zamknięto im drzwi. Więc takie różne historie się w czasie przeniesie, to troszeczkę mogli być też traktowani przez niektórych jak żołnierze wyklęci, tak? No bo tutaj jest waga podobna, tak? Że tutaj dla jednych mógł być bohaterem, dla drugim chuliganem, czy nie? No nie. Nie, tutaj jednostronnie mamy takie same pozytywy. Znaczy ja tym tematem się zajmuję tyle lat. Dlatego mówię, bo są spory między. I są faktycznie takie głosy, ale to tak jak mówię, no nie ma oparcia w dokumentach. Ja bym chętnie o tym napisał. Tak. No, ale widzisz na przykład jakieś negatywne cechy w Hubalu? Tak. Dobrzański miał bardzo trudny charakter. Są takie zachowane... No, nawet nie wspomnienia, to są opinie dowódców, gdzie jest wprost napisane, że on się do na przykład osób cywilnych czy niższego stopnia żołnierzy no tak odnosił arogancko, można, czy nonszalancko. No, podobnież jest wprost, miał trudny charakter. Tak jest wprost napisane, więc no, to nie był łatwy charakter i osobowość. Natomiast
z drugiej strony mamy wspomnienia osób, które z nim się bardzo przyjaźniły i wypowiadały się o nim w samych superlatywach. Ale to jest tylko, myślę, że kwestia też, oprócz trudnego charakteru, to też kwestia, że no, z jednymi się bardzo lubimy, a z drugimi się mniej tak, lubimy, tak, ale jeszcze to, z innymi się w ogóle... Ale to też może dobierał sobie takich żołnierzy, żeby u niej nie było zdziwienia, że pojadał na wojnę, tak, do lasu i tu nagle będzie zdziwienie, że tu naprawdę strzelają, tak? No bo też może... Nie, jeśli chodzi o oddział, no to tam była sprawa jasna, tam generalnie no, każdy wiedział, na co się pisze i ten przyjazd do Kulickiego też myślę, że zachowanie Dobrzyńskiego było okej, okay, no bo dał wszystkim wolny wybór. To nie był przymus, że mają zostać i walczyć, tylko po prostu mogą odejść. Natomiast moja perspektywa na temat tego, jak żołnierze odeszli z tego oddziału, to praktycznie 2/3 oddziału odeszło, no to później moje badania poszły w kierunku na przykład Hubalczyków w Oświęcimiu. No i się okazuje, że gro tych żołnierzy szeregowych szczególnie, no trafiło do Oświęcimia. A... Czyli tak jakby wiedział, co ich może czekać, no dlatego został w lesie, czy... Znaczy nie, to mnie chodzi o to na przykład, że ZWZ wydało rozkaz, żeby rozwiązać oddział, ale tak naprawdę do zagospodarowania i jakby miejsce mieli dla oficerów, czyli dla tej kadry oficerskiej, bo tam było zapotrzebowanie, no żołnierz szeregowy no, dostawał, oni wtedy dostawali tam jakąś drobną sumę pieniędzy, ubrania, i tyle. I musieli sobie radzić. No jak ja później robię badania i patrzę na listę kilkudziesięciu Chłopaczyków w Oświęcimiu, no to no ta perspektywa między tym, żeby zostać w oddziale, walczyć, nawet zginąć. Zginąć z honorem, a zginąć w Oświęcimiu. To są takie dwie rozbieżne rzeczy. No i jako historyk zawsze zadaję sobie sam pytanie, co ja bym zrobił, nie? No bo to... Ja bym wybrał las. Co ja bym wybrał. No a niektórzy mówią, że Hubal jest buntownikiem, że się nie, to była niesubordynacja. No i takie też są głosy, aczkolwiek zawsze diabeł tkwi w szczegółach i żeby to faktycznie rozważyć i przeanalizować dokładnie, no to trzeba mieć dostęp do tych dokumentów i relacji. Te wszystkie rzeczy są w książce. Można się z tym zapoznać i wyrobić sobie własne zdanie, tak? A powiedz mi, uważasz, że Hubal jest tak naprawdę wzorem dla naszego pokolenia? No to jest właśnie już teraz kwestia tych tradycji. Myślę, że... Bo kiedyś był bohaterem, a teraz tak naprawdę... No i teraz też jest bohaterem, bo to jest kwestia tej niezłomności, dążenia do celu i to jakby ma przełożenie na przykład na młodzież, która uczy się w szkołach imieniu Hubala. W Polsce takich szkół jest około 30. No i my jako Stowarzyszenie Hubalowa Rodzina też ostatnio organizowaliśmy konkurs literacki właśnie na temat tych postaw, tak żeby zainspirować tą młodzież do pisania, do czytania. No i wpłynęły naprawdę bardzo fajne prace i ja sam byłem w szoku, jak przeczytałem kilka z nich, w sumie wszystkie przeczytałem, ale kilka naprawdę się wyróżniało, że to pokolenie, nazwijmy to młode, może tak postrzegać osobę Hubala i myślę, że ta jego postawa ma przełożenie na to, że ten wzorzec można jakby z tego czerpać coś dla siebie. No bo wiadomo, że dzisiaj no nie ma wojny, całe szczęście, dzięki Bogu. Natomiast no każdy może dążyć do celu, może być konsekwentny, bo to są cechy, które właśnie, którymi się wykazał Dobrzański. Niektórzy mówią, że ta jego walka nie miała sensu. Natomiast no jak się przeniesiemy w realia tamtych czasów, no to dzisiaj wiemy, że alianci nie przyszli nam z pomocą, a Dobrzański tego nie wiedział. Ja dotarłem do takich zapisków i wspomnień, które są jakby zapisem praktycznie tego, co powiedział i on miał wątpliwości, natomiast no, nigdy nie wycofał się z tej decyzji, że dobrze, on teraz mam takie pytanie, bo rozmawiamy o Hubalu w mundurze, a co byśmy mogli powiedzieć o Hubalu w cywilu? Czyli Hubal bez munduru. Dzieciństwo, rodzina. A, czyli zaczynamy w sumie... Ciepłe łóżeczko, początku. Bo coś z czegoś wynika, tak? Zanim poszedł. Ja myślę, że to, że on w ogóle chciał wstąpić do Legionów najpierw,
No to wynikało z tego, że on miał przodków zarówno po miecze, jak i po kądzieli powstańców, nie? I generalnie ten patriotyzm był mu zaszczepiony już w domu i o to szczególnie dbała jego matka. I z matką miał kontakt do samej śmierci, a z ojcem, była taka historia, że ojciec zostawił rodzinę i tak naprawdę Dobrzański miał jeszcze siostrę i ta dwójka dzieci wychowana była przez matkę z pomocą rodziny. Natomiast to patriotyczne takie wychowanie spowodowało, że w 14 roku, jak Dobrzański mógł mieć aspiracje do tego, żeby wstąpić do Legionu, no to bardzo chciał do tych Legionów wstąpić i wtedy zrobił troszkę zamieszanie z tą swoją datą urodzenia, bo miał w 14 roku miał 17 lat. No i wtedy... od 18 roku życia. Troszeczkę przekłamał. A sobie ten roczek był dopisany. Ten rok jakoś... ten rok tak, jeden rok był dopisany. Skłamał, że miał 18. Ja nie kojarzę dokładnie, czy on tam sfałszował dokument i podał, czy po prostu jest z zapisu, nie, tylko że, to było tak, że podawał i zapisywali, nie, tak? No, sfałszował, no podał nieprawidłowo. Podał dokument, tylko się mówił, ile się ma lat. Samemu się wypełniało dokumenty, przychodziło się, wypełniało się i nikt tego tak naprawdę nie sprawdzał. No właśnie. Uwierzyli mu na słowo. I w tych dokumentach wojskowych to już nigdy nie zostało sprostowane, czyli on zawsze miał wpisaną nieprawidłową datę. No i przez tą, na przykład zamieszanie z tą datą urodzenia, to na przykład na niektórych tablicach pamiątkowych też ta data funkcjonuje, ta zła data. Więc w momencie, kiedy mógł wstąpić do Legionów, no to oczywiście to zrobił. I z tego, co ja przeanalizowałem, no to zaraz po tym, jak do Legionów wstąpił, no to chciał, żeby go przeniesiono, żeby walczył już na froncie. Więc ta jakby chęć walki była u niego bardzo duża od samego początku i jak pokazało jego dalsze życie, no to tak naprawdę jest opinia taka, że on sprawdzał się jedynie na polu walki, w czasach pokojowych, kiedy było spokojnie i jakby tam można było sobie radzić z tymi trudami życia codziennego, to tak jemu to średnio wychodziło. I wszystkie odznaczenia, wszystkie ordery i te sytuacje na polu walki, no to powodują, że można twierdzić, że to był typowy oficer na czas wojny, a nie był. Wojownik z urodzenia. No właśnie. Taką ma też opinię. No tak, ogólnie tutaj chyba to nie powinno podlegać dyskusji. No nie, jak się przeanalizuje tak okres do roku 28, to najpierw mamy Legiony, później mamy wojnę 20 roku. Czyli cały czas jest w ruchu i na polu walki z jakimiś tam mniejszymi przerwami, natomiast później od razu zaczyna karierę sportową, a jak zaczynał karierę sportową, to też wiązało się z ciągłymi wyjazdami i tak naprawdę... Też miał osiągnięcia w tym, prawda? Miał bardzo taka dusza sportowa, dusza walki. Tak, i ten wątek w tej książce mojej jest jakby trochę jeszcze nie rozwinięty i pracujemy nad tym, żeby to... Jeszcze był z tego, co ja gdzieś tam czytałem, takim dość dobrym znawcą koni. Tak, on był świetnym znawcą koni, świetnym jeźdźcem. Zdobył w 25 roku Puchar Narodów wspólnie drużynowy. I tak naprawdę, tak jak ja sobie to porównuję, no to tak jakbyśmy zdobyli Mistrzostwo Świata z drużyną siatkówki. Wtedy to taki był odbiór. Ta drużyna była też na czołówkach gazet, w prasie jest bardzo dużo zdjęć właśnie, które się zachowały, to właśnie z prasy międzywojennej, gdzie właśnie są pokazywane te poszczególne starty w kraju i za granicą. No i też był olimpijczykiem, co prawda zawodnikiem rezerwowym, ale jest wpisany jako olimpijczyk w roku 28. No i później jak zakończył karierę sportową, no to jak wrócił do garnizonowego życia, no to tam już mu się tak średnio wiodło. I po 28 roku trafił tam do Grudziądza, do 18 pułku Ułanów i tam na przykład ta ułańska fantazja zorganizowania manewrów w parku miejskim spowodowała, że przeniesiono go karnie do innego pułku. I to jest zapisane w dokumentach z Centralnego Archiwum Wojskowego. Tak. Ale awansował za karę czy nie? Bo w wojsku bardzo często tak jest, że... Nie, awansował to... Awansujemy go, niech sobie jedzie. Awansował to w 27 roku na majora, a później to już został przeniesiony karnie. Jest napisane nawet bez prawa do zwrotu kosztów za przeniesienie, no bo to się wiązało z przeprowadzką do Rzeszowa. Więc miał wyobraźnię i chyba ta
kariera sportowa i ta fantazja go nie opuszczała. Później troszkę ustatkował się właśnie w Rzeszowie, bo tam w roku 30 tak, poznał żonę. Ślub już wzięli, bo żonę poznał wcześniej. Ale w 30 roku wzięli ślub i później na świat przyszła córka w 32 roku. I to jest taki najbardziej szczęśliwy okres jego życia. Co też zachował się na fotografiach wspólnych. I te właśnie takie pytałem, w cywilnym ubraniu to są właśnie te zdjęcia z... Ślubne jakieś takie spacery. Ślubnych akurat nie ma, ale są z mieszkania w Rzeszowie z córką. I córka też wspominała, jak to te pierwsze lata wyglądały. Tak, życia tak sobie właśnie tego, co wyobrażam, pamięta. Takiego człowieka z lasu, wojownika i tak dalej, jak siedzi sobie w domu przy kominku w chapciach. No, no tak, tam jest właśnie na zdjęciu. Poza wyobraźnią, tak? No ale coś go ciągnęło do działania i, tak. I ten niepokorna cały czas, dusza. Dokładnie. I, no i później, że tak powiem, kolejne przeniesienia do innych pułków no, powodowały, czy na przykład można powiedzieć, że z jednym dowódcą się dogadał bardziej, a z drugim mniej. No i na przykład z pułkownikiem Niementowskim się bardzo źle dogadywał. Ten był wtedy kwatermistrzem pułku, czyli był odpowiedzialny za zaopatrzenie. Dowódca zarzucił mu, że jest za mało prowiantu, że nie ma żywności. No i tyle zamówił, że nie mogli tego pomieścić w magazynach. No i taki to był charakter. Da się. Więc no, co powodowało dalsze konsekwencje, oczywiście no, związane z przeniesieniem go do innego pułku. I jest taka opinia, że Henia wszyscy lubili, ale nikt nie chciał mieć go w swoim pułku. No i taka była opinia wokół Dobrzyńskiego. Czyli faktycznie ciężka osoba do współpracy. No myślę, że w czasach pokojowych nie bardzo sobie radził, a na polu walki za to się świetnie odnajdywał, więc myślę, że dlatego tak się historia jego potoczyła. I tak, dlatego na polu walki był tak naprawdę niekwestionowanym bohaterem. Tak, no, nie? I szkoleżera. Całkowita po prostu potrzeba adrenaliny. Być może. Nie? Być może tak. Napisanie książki to tak naprawdę też trudny wyczyn, aby była ona dobra, interesująca. No i też spowodowała to, że czytelnik chce ją przeczytać. Dlatego też uważam, że no, jest to tak naprawdę niezwykłe osiągnięcie. No, ja dziękuję za taką opinię. Natomiast no, zawsze staram się, jak czytam to, co napisałem, no to myślę o tym, czy to jest w ogóle interesujące, zrozumiałe dla tej drugiej strony. No i myślę, że te opinie, które książka zyskała, no to wydaje się, że ten efekt osiągnąłem. Mój wydawca sugerował, żebym dodał jeszcze jakichś takich smaczków do tej książki, natomiast tytuł zobowiązywał mnie do tego, żebym nie zmyślał, tylko pisał prawdę. I z tego powodu nie dodałem tam nic od siebie, tylko wszystko to, co ma oparcie w dokumentach. Jak będzie druga książka, tak, o której rozmawialiśmy, to też będziemy się mogli spotkać i coś poopowiadać, mam nadzieję. Myślę, że tak, jeśli tylko ja około dwóch lat starałem się o rozmowę z Łukaszem. W końcu jesteśmy. To już 2 lata minęły? Tak. Tak, zawsze, no tak jak mówię, w końcu dokonało się. Dokonało się. No cóż, mamy jeszcze coś do powiedzenia? Tak, ja się chciałam zapytać, czy tutaj w książce są też wątki fikcyjne, czy wszystko jest oparte na prawdziwych wydarzeniach? No właśnie odpowiadając na to pytanie, mogę powiedzieć, że wszystko zostało napisane na podstawie dokumentów, wspomnień, relacji. Ja tak naprawdę nie kusiłem się tam nawet o takie własne swoje opinie i sądy, bo to by mogło naprowadzać czytelnika i wyrabiać jego zdania, a mnie zależało na tym, żeby na podstawie tego, co przeczyta, żeby wyrobił sobie sam jakąś opinię. I to, że tak powiem, jest książka, no, która nie ma jakby elementów fikcyjnych, tylko prawdziwe. A na rynku jest taka książka, tytułu nie wymienię, bo akurat autor jej sobie wykorzystał historię Dobrzyńskiego do stworzenia własnej jakiejś takiej no, fikcyjnej powieści. No ale, że tak powiem, powieść ma to do siebie, że takie wątki zawiera. I problem polega na tym, że ludzie, którzy sięgają do tej książki,
i czytają po raz pierwszy coś na temat Hubala, no to nie są w stanie odróżnić, co tam jest prawdziwe, a co tam jest zmyślone. A teraz właśnie, a propos książki napisanej, która nie do końca jest tutaj, powiedzmy, historią prawdziwą, film, to wszyscy oglądaliśmy Hubal. Film? Jak podchodzisz właśnie do filmu Hubal? Na ile a jest? Film, który został zrobiony w latach, no w 73 się ukazał. Na potrzeby też pewnie. To mimo, że to był PRL, to ja osobiście mam dobre zdanie na temat tego filmu i tam było zaangażowane wiele osób z grona Hubalczyków, byłych żołnierzy oddziału majora Hubala. I myślę, że to, co tam widzimy, to odzwierciedla taką prawdę. Jest takie realne. Są tam przekłamania i są rzeczy, których cenzura nie puściła. Jest taka scena na początku filmu właśnie, gdzie przyjeżdża żołnierz na koniu, spada i mówi, że tam szwadron rozbity. No i to jest takie niedopowiedzenie, no wydaje się, że to Niemcy, a to nie Niemcy, bo to jest inny teren i to było wojska radzieckie, więc tego już tam niedopowiedziano. Ale scena na przykład pasterki, która jest w filmie, no to wydawałoby się, że w tamtych latach no taki element nie powinien mieć miejsca i nie powinno to ujrzeć światła dziennego. Ale ja byłem na takim spotkaniu, gdzie byli właśnie aktorzy czy osoby, które współpracowały przy filmie. No i tam była taka historia, że oni ten film pokazali Jaruzelskiemu na takim prywatnym pokazie. No i nie wiedzieli, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. No i się okazało, że Jaruzelski powiedział, on, z tego co ja pamiętam, to powiedział tylko, że mocne. Aha, czyli... I poszło wszystko. Czyli warto obejrzeć sobie film. Nie, no film oczywiście, że warto. To jest jakby takie uzupełnienie całej tej historii. I wiadomo, że film ma to do siebie, że widzimy to wszystko na ekranie. Książka no, jakby rozbudza naszą wyobraźnię. No ale to tak naprawdę zasługa tego, że ten temat jest popularny, to jest zasługa Melchiora Wańkowicza, który napisał jako pierwszy Hubalczyków. I wtedy to było drukowane w setkach tysięcy egzemplarzy, kilka wydań. Więc jakby Melchior Wańkowicz tą wyobraźnię naszą rozbudzał. I wtedy było bardzo duże zapotrzebowanie na taką właśnie twórczość. No a później właśnie druga rzecz to jest właśnie film, który spowodował, że ten temat jest no, bardzo popularny. Ale no tak jak widzę i obserwuję, no to nie wszyscy o Hubalu słyszeli, więc jeszcze jest duże pole do zagospodarowania. Co jest? No nic. A jeszcze powiedz mi taką rzecz. Tak? Jak odbierasz krytykę? Jest ona dla ciebie, odbiera zapał, czy jednak pomaga? A krytykę... Na przykład ty napisałeś książkę. No mojej osoby? Też... Nie, rozumiem się typowo o książkę. Ale krytykę... W ogóle, czy ktoś krytykuje? Krytykę, ktoś, tak. Krytykę, że tak. To jak tego, ją, co jaką, ja napisałem? Tak, jaką odbierasz? A no to też w Polsce zawsze mamy tak, że jak ktoś coś zrobi, to wtedy się odzywają głosy, że no to nie tak, a to nie jest napisane tak, jak być powinno. Ja jestem otwarty zawsze na dyskusję. I część, i nie mówię, że nie wiem, nie popełniłem jakiegoś tam błędu, bo jakieś tam pomyłki się zdarzają, to są jakieś tam drobne sprawy. No ale tylko, nie podcina to skrzydeł. Nie, bo to ja już, że tak powiem, już z taką krytyką spotkałem się niejednokrotnie i człowiek zawsze wyciąga później jakieś wnioski. I w mojej ocenie to mnie dodaje skrzydeł i energii do dalszego działania. A takim osobom najczęściej odpowiadam, żeby najpierw napisały coś swojego i wtedy będziemy rozmawiać. Krytykować znaczy, że zrobiłbym to lepiej jak ty. Będziemy mieli co krytykować. A najczęściej najwięcej do powiedzenia mają osoby, które nic nie napisały, ale mają dużo do powiedzenia. Przeważnie tak to bywa. A właśnie, a chciałam się jeszcze zapytać o taką rzecz, bo czasami są na przykład młode osoby, które piszą jakieś fajne powieści, wiersze i tak naprawdę wszystko, wiesz, chowają do szuflady. Co byś na przykład powiedział takim osobom? Jeśli mają coś, co by chciało opublikować? Tak, ale obawiałam się właśnie takiej krytyki. Ja myślę, że do odważnych świat należy, a jeśli ktoś ma coś ciekawego na temat Hubala, bo akurat ja się tylko tym zajmuję, to przez stronę może się z nami skontaktować. Mamy stronę od 2009 roku, mamy fanpage i wszystko publikujemy, jeśli tylko jest coś ciekawego i ktoś chciałby się tym podzielić, to jak najbardziej. Myślę, to zapraszamy do współpracy. Myślę, że to jest
najlepszy sposób, żeby w ogóle z tematem ruszyć, bo to na swoim przykładzie wiem. A powiedz mi jeszcze, ty osobiście jakie książki czytasz? Ja najczęściej to czytam dokumenty albo prasę międzywojenną, a ostatnio no to tylko prasę międzywojenną i to jest prasa sportowa dotycząca kariery sportowej Majera Hubala, bo tego jest bardzo dużo i, no i akurat nad tym teraz pracujemy, więc te dokumenty i prasa to jest właśnie to, co ja czytam. Mam teraz nowe narzędzie do jakby szukania tych wycinków prasowych dotyczących samej osoby Dobrzańskiego, bo przejrzeć... A co to za narzędzie? A to jest taki specjalny program, który pozwala mi znaleźć wszystkie hasła pod tytułem Dobrzański. No i, że tak powiem, połowę roboty mam zrobione, bo już wiem, gdzie szukać. A tych gazet jest bardzo dużo, więc wiadomo, żeby przejrzeć to samemu. Jak jedno półrocze takiej gazety liczy tam 300 stron, no to, że tak powiem, no mogłoby mi życia nie starczyć. No a to narzędzie pozwala mi, że mogę znaleźć to szybciej. Wyselekcjonować tak, informacje. I to wszystko. Także, tak. Także to jest świetna sprawa i właśnie z tego powodu ta kariera sportowa czeka na opracowanie. No cóż, proszę Państwa, kończymy spotkanie z Łukaszem Ksytą, autorem książki Major Hubal. Historia prawdziwa. Porozmawialiśmy o prawdziwej historii. O człowieku, który był niepokorny, był bohaterem, buntownikiem, prowadził życie żołnierza. Olimpijczyka. No nic, żegnamy Państwa. Do widzenia. Do widzenia.